Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Słuchajcie, ponownie witam, Paweł Iżek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. I znowu pierwszy wywiad taki ten na moim kanale, bo tak jak zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, to było u Pana w tym miejscu i teraz znowu wracamy i znowu pogadamy. Historia zatoczyła koło. Ale to jest akurat mega, ja wcześniej miałam Panu podziękować serio, bo Pan był pierwszą i jedyną osobą, która wtedy odpisała, no bo mały kanał i tak dalej, a Pan jednak gdzieś tam zawsze daje szansę każdemu pogadać. No widzisz, no staram się być normalny do ludzi, także... Także tyle, no kurde, każdy zasługuje na szansę. Ja wiesz, ja ludzi nie oceniam po wyświetleniach i tak dalej, tylko uważam, że każdemu trzeba wyciągnąć pomocną dłoń. Jak mogę komuś pomóc, dać szansę, no to zawsze to zrobię. Panu Jackowi też trzeba wyciągnąć pomocną dłoń i tak dalej, czy nie? Bo musimy o tym pogadać, bo ostatnio wiec z Hubertem, ale tam też padło dużo kontrowersji. Pan Jacek już dostał ode mnie pomocną dłoń po walce, jakoś nie wykorzystał tego, dalej zaczął gadać na mój temat jakieś głupoty, jeszcze uderzył mnie z bańki, także teraz to owszem, to wyciągnę go w kierunku dłoń, ale zaciśniętą w pięć i ta pięć wyląduje na jego szczęce. No ale właśnie pogadajmy o tym, bo powiedział pan u Huberta bardzo mocno słowa, że on teraz będzie jechany i tak dalej, a ludzie w komentarzach pisali, no ale przecież pogodziliście się ostatnio po walce, było krzyczenie i tak dalej. No tak, tak, ale on tego nie uszanował, zaczął gadać jakieś głupoty, że to Jóźwiak się pogodził z nim, a nie on jest Jóźwiakiem. No ja to chciałem z nim wyjaśnić podczas konferencji w Prime'u, no zostałem wywołany do tablicy do face to face, no i wtedy jak go delikatnie czołkiem zacząłem przepychać, żeby podkręcić troszeczkę atrakcyjność widowiska, to mi uderzyło mnie z główki, także mu tego nie daruję, także teraz będzie tłuczony na każdym kroku, jak tylko podejdzie pod rękę. Ja go nauczę takich zasad, bo udaje turwa prawidłanka z lat 90. gada jakie bzdury, że jest akcja, jest reakcja, że on to kurwa będzie tłukł każdego, kurwa. Dlatego teraz mówię, Murański nie zbliży się do mnie nawet na pół kroku, a za każdym razem jak podejdzie mi pod rękę, to od razu zostanie w łeb. No ale to właśnie mi tą kwestię tego face to face'a, no bo widział pan, to zostawił pan Jacek na Instagramie, no, że... No przecież tam widać, że ja go tylko przypycham czołem, a on mi zajebał z mani, no to chyba proste, nie? No właśnie i teraz może to interpretować różnie, no bo pan przyłożył zbyt agresywnie to czoło, ale z drugiej strony pan Jacek uderzył po prostu centralnie z główki, no ja go przecież nie uderzyłem, no dobra, no ale chyba na tym polega całe show i tak dalej, że ludzie się przepychają, że jakoś, nie wiem, czoło przystać, bo przepychać się czołem, no ale ja go nie uderzyłem, nie zadałem mu ciosu, on mnie uderzył, no kurde, są jakieś granice. No właśnie większość widzów akurat jest za panem w tej kwestii. No i bardzo dobrze, no ja też widzów nie zawiodę, mówię, będzie stary fragles, będzie fruwał, będzie latał po ścianach, będzie tłuczony na każdym kroku, nie? I mówię to całkiem teraz poważnie i mogą mnie kibice trzymać za słowo, nie? No tylko właśnie pytanie, czy nie będzie to trochę na minus dla pana medialnie, jak będzie pan na każdym kroku pana Jacka atakował, w sensie no... No, on mnie pierwszy uderzył i sobie na to zasłużył, także będzie tłuczony cały czas, no i tyle. Niech chodzi, kurde, w eskorcie ochrony i tak dalej, niech robią mu, kurde, żółwia wokół, niech się broni, no i tyle, jak nie, to będzie lany i tyle, no. No ale to skończyła się moja taryfa ulgowa dla niego. No tylko właśnie jeszcze ta jedna kwestia, bo pan mówi, że trzeba go usunąć z internetu i tak dalej i to też właśnie widzowie najbardziej punktowali w komentarzach. Ja go nie usunę, powiedziałem tylko, że tak go zleję, że on już do żadnej walki. Widzowie źle mnie zrozumieli. Ja nie powiedziałem, że ja usunę Jacka Murańskiego z internetu, bo nie mam takiej mocy. To widzowie wybierają, kogo chcą oglądać. Jak widać, Murański się sprzedaje i chcą oglądać. Po prostu ja zamierzam go tak stłuc w oktagonie, że on już więcej nie wyjdzie do żadnej walki, bo nie będzie w stanie. Bo nie będę się z nim teraz taskał, tylko zamierzam go ciężko znokautować. No to myśli pan, że realnie to na niego wpłynie, no bo pan Jacek jednak, chce by nie mówić, on przeżył naprawdę bardzo dużo i jeżeli chodzi o walki, jeżeli chodzi o życie i tak dalej, a nadal jednak jest w tych frikach i nadal idzie w swoje, a nawet chyba jeszcze bardziej no niż wcześniej. Wpłynie, to zobaczymy po walce, no ja zamierzam mu wyjść do oktagonu i bić go bardzo, bardzo mocno, no bo mi zaraz za skórę i taki mam plan. No tylko właśnie pytanie, czy takiemu człowiekowi jest, mówię, ja jestem trochę nieobiektywna, no bo ja uważam, panu Jackowi to co uważam, ale czy jest sens dawać kolejne walki panu Jackowi, dawać mu tą atencję, no bo nawet w Prime, w którym gdzieś tam jest pan, w sensie ma pan znajomy i tak dalej, jest zakontraktowany. Ale on zasłużył na rewanż ze mną, bo na razie to zbił chudego kurczaka, który trenuje, który jest po 50, trenował 4 tygodnie i ten kurczak waży od niego 25 kg lżejszych. Mi by w ogóle było wstyd wyjść z kimś takim do walki, on się tym chełpi, co najmniej jakby pokonał Mike'a Tysona, po prostu odpłynął, no gada takie wzdury, że on z Jóźwiakiem to... Gdyby nie kontuzja, to by nie przegrał, żeby mnie zlał jak dzieciaka. Tylko dlatego tak bardzo cisnę o tą walkę i chcę mu pokazać, gdzie jest jego miejsce i tyle, nie? Chcę go po prostu zdeklasować teraz tak maksymalnie, nie? Ale uważa pan, że on zrobił jakikolwiek progres od czasu swojego pierwszego pojedynku na Prime? Czy w sensie w ogóle od czasu swojego pierwszego pojedynku, czy nie? Nie, jakiś tam progres zrobił, no ale to wiesz, no kurwa, no gdzie Rzym, a gdzie Krym, no co coś tam lepiej tymi rękoma macha, ale kurwa, ja tam dalej żadnego progresu nie widzę u niego, jakiegoś takiego, wiesz, no takiego... mocnego. Tam Bogdel, to można powiedzieć, że zrobił duży progres, bo to, ten Bogdel, z nim się biłem w lutym, a biłem się we wrześniu, to dwie zupełne osoby, to jest jakiś progres odczuwalny, tak, no ale to Murański, no kurwa, no coś tam widać, że potrenował, coś tam zmacha tymi swoimi przyszczepami trochę lepiej, ale to nic mu nie da, nie? No dobra, a jak pana progres i tak dalej, bo to jest zarzut, który gdzieś najczęściej się pojawia, że pan naprawdę tych walk ma bardzo, bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie i no nawet osoby gdzieś tam, wiadomo, że już ma pan swoje lata, już ten organizm trochę przeżył i tak dalej, a osoby nawet w moim wieku, no pewnie takiego
obciążenia by nie wytrzymały, no bo to jest naprawdę mocne zajechanie organizmu. Wiesz co, nie, no, no dobry, dobry organizm, jest, mam dobre geny i tak dalej, także na szczęście kontuzje omijają mnie szerokim łukiem, jestem praktycznie cały czas w treningu, uważam, że postępy robię, z każdą walką jest coraz lepiej, to i tyle, to jestem zadowolony, no. Czyli co, jestem, byłem sportowcem, przez lata się zbyt dobrze nie prowadziłem, ale jak widać, nie zaszkodziło mi to na tyle. Mogłem powrócić do formy, powraca mi motoryka, coraz lepiej się ruszam, polepsza mi się koordynacja. Jestem zadowolony. Póki mi sił starczy i zdrowia, to chcę dalej walczyć. No jednak pamięć mięśniowa zostaje, no nie? No dokładnie tak, nie? Nawet to samo, co, no, może dziwne porównanie, ale pani Gocha też jednak kiedyś miała do czynienia ze sportem i wróciła i coś tam było. A tego nie wiedziałem, Gocha miała do czynienia ze sportem. Gosia grała w koszykówkę i w piłkę ręczną. A widzisz, no to jednak coś ty wiesz, no kurde. Gocha przecież rozwaliła tą małolatę strasznie, nie? No właśnie, a tak z perspektywy czasu trochę wam nie szkoda, że nie ma jej w prime, no bo pan ma, mówię, znajomych i tak dalej, gdzieś tam działa, pan pomaga chłopakom z prime'u i nie jest wam trochę szkoda, że nie wzięliście jej do siebie? No oczywiście, że szkoda, no, że nie ma Magicali, że nie ma Gochy, no ale to tak wyszło akurat, no niestety tak to się wszystko potoczyło, nie? Niefortunnie dla prime'u. No a jest szansa na występ pani Murańskiej w prime, czy nie? No bo gdzieś zawsze się mówiło, że właśnie Murańska w prime musi być i tak dalej, no ale pytanie, czy jest to już... Nie jest pytanie do właściwej osoby, no bo gdzie mnie teraz o to pytać w kontekście, kurde, Joanny Murańskiej, jak ja jestem ze starym Fraglesem, mega skonfliktowany. No, jak ten usłyszy, że Jóźwiak się wypowiada, że chce jego małżonkę zatrudnić, to w ogóle szału dostanie, nie? Ale szczerze, ja bym to widział, tak. Myślę, że to by się sprzedało fajnie, nie? No, to na pewno. Chyba, że Joanna by niezły show robiła, nie? Właśnie pytanie, kto byłby większym zadymiarzem. Nic nie mam, no o ile z Fraglesem mam na pięku, to pani Joanna jest spoko, nie? No ale załóżmy, że dojdzie do tej waszej walki, niezależnie od tego, jak ona się potoczy i tak dalej, jest szansa, żeby się znowu pogodzicie? Może się potoczyć tylko w jeden sposób, że stary Fragles będzie fruwał, no. Ja muszę być w miarę obiektywny. No ja wiem, ale ja już nie muszę być obiektywny, no. Ja wiem, jak ta walka się potoczy i nie widzę innej możliwości, nie? No dobrze, to wygrywa pan i jest szansa, że znowu się pogodzicie, tym razem, że pan się pogodzi z nim, a on z panem? Nie pogodzę, no po co mam się z nim godzić, jak on to przekreśla po tym chwilę później. No bez sensu, już się z nim nie będę godził, już to się po prostu nie zmieni. No, wiesz, pogodziłem się z kimś, a ktoś to po prostu olał to i tyle, jakby tego nie było. No stwierdził, że ja się pogodziłem z nim, a nie on ze mną, no to po prostu te policzek twarz, no także już nie będzie żadnego godzenia. No. No tylko właśnie pytanie, czy realnie pan Jacek jest w stanie się z kimkolwiek pogodzić, bo ja pamiętam sytuację po walce z Arkiem Tańculą i tam Marek mówił, że też się nie pogodzili i tak dalej, no a potem no, było... Chory psychicznie na głowę, także ten, no, najpierw musiałby się wyleczyć, żeby się z kimś móc pogodzić, nie? Dobry tak. Psychiatra, mogę dać mu numer do jakiegoś fachowca, także ten, nie? Ktoś mu może pomoże, nie? Mam nadzieję, że to nie jest choroba nieuleczalna, to co go dotknęło. No akurat ja mu życzę dobrze, żeby się wyleczył, nie? Ale myśli pan, że on jest w stanie się zmienić? No myślę, że musiałby się najpierw wyleczyć, bo według mnie jest chory psychicznie, nie? No ale właśnie, no na ile pan mówi poważnie, a na ile pan mówi, żeby mu podogryzać? Chyba nikt normalny nie uważa, że Murański jest zdrowy psychicznie, nie? Po tym, co on wygaduje, co robi, jak zaklina rzeczywistość i tak dalej. To jest oryginalnie chory psychicznie, no. Jestem przekonany, że mogę mu polecić jakiegoś, pogodzić się z nim, nie pogodzę, ale na pewno po walce jestem w stanie go pokierować do jakiegoś dobrego fachowca. Okej, to co, najbliższa walka pana to właśnie będzie z panem Jackiem? Nie wiem, jak się nie wystraszy i weźmie tą walkę, wiem, że ma propozycję od prime, ale coś tam kombinuje, ściemnia i jak to Jacek kombinuje, ale jak weźmie tą walkę, to jako chętnie zleję. No właśnie w jakiej formule? No pan Jacek pewnie to będzie gdzieś tam jakaś kość niezgody między wami. Nie, w każdej formule mogę się z nim bić, mi to kompletnie nie przeszkadza. No czyli nie ma problemu, że nie będzie tam, no bo on chyba mówił, że właśnie w MMA nie, ze względu na chyba u niego lędźwia? Nie ma znaczenia, jaka by nie była formuła, to zamierzam go po prostu zlać brutalnie. I będę bardzo brutalny tym razem. To pierwsza runda? Nie wiem, wiesz, no walka jest walka, walka się różnie może potoczyć, bo on jest akurat łeb ma twardy, no ale mówię, no ostatnio z nim się biłem, miałem dużo do stracenia, to w pierwszej rundzie go zlałem, nie chciał paść, a potem już się z nim biłem taktycznie, a teraz bez względu na to, ile to potrwa, to będę cały czas go lał z całej siły, już nie będę tutaj, wiesz, sobie kalkulował, punktował, nie będę się bawił, tylko tutaj będzie cały czas wpierdol. No ale znając pana Jacka, to też pewnie będzie dirty boxing baby style, łokcie, gryzienia, kopania i tak dalej, więc na ile pan się zgodzi? Niech to robi style jaki chce, wiesz o co, jak on nie używa łokci, no ze mną się cisnął o te łokcie i tak dalej, żadnego łokcia nie zadał, nie? No a gryźć to raczej nie wolno, to wiesz, no w gryzienia to ja się nie bawię. No, nie, to chyba Nathan Marcoń mówił, że chce gryźć, więc... Aha, no. Następny as, no. Niektórzy mają takie pomysły. Nie, wiesz, ja nie gryzę, no bez przesady. No, walka w oktagonie to wymaga się dostosowania do jakichś tam reguł sportowych. No, gryzienie to chyba nie jest reguła sportowa, także takie rzeczy odpadają. No nie, ale ewentualnie właśnie takie bardziej brutalne zasady niż takie na przykład zwykłe K1 czy tam boks wchodziłoby w grę, czy nie? No, ale ostatnio też były brutalne zasady jakieś dobijania, przecież jakieś łokcie, zgodziłem się na to, ja nie mam z tym problemu.
No to jest akurat fajne, że nie unika pan takich jakichś cięższych wyzwań, tylko bierze co ten, co daje. No wiesz, no kurde, zależy z kim. No, jakbym miał się bić z kimś kurwa konkretnym, to ja na przykład boksem, to bym się nie zgodził na jakieś wynalazki i tak dalej, bo to jestem świadomy jakiejś klasy rywala w porównaniu do mojego poziomu, to liczę się z tym, że mógłby mi zrobić krzywdę, ale Murański jest po prostu słaby i nie umie nic, nie? Okej, no a jeżeli chodzi jeszcze właśnie o ten Fame i kontrakt pana z Fame'em, to no pewnie teraz, nie wiem, bo dzisiaj jest ogłoszenie, to możemy powiedzieć, będzie pan, bo wywiad pójdzie jutro po ogłoszeniu, nie, więc... Ja mogę powiedzieć tylko tak dyplomatycznie, że do końca roku nie toczył żadnej walki, natomiast będę walczył w przyszłym roku i na pewno zobaczycie mnie również w Fame'ie. Na jednej z najbliższych gal w nowym roku. Ale zna już pan ewentualnie swojego rywala, czy to jeszcze jest kwestia do dogadania? Wiesz co, to wszystko się mogło zmienić. No jakieś tam plany są, jakieś rozmowy z włodarzami również, także coś tam jest, ale to jeśli chodzi o rywala na rzeczy, ale też nie wiem, czy się nic nie zmieniło, bo swoim teraz ma reborn, odrodzenie i tak dalej, to nie wiem, czy w ramach tego odrodzenia też mi się i rywal nie zmienił, ale mam nadzieję, że nie, bo tamta walka, która mi zaproponowana jest bardzo ciekawa i myślę, że tak będzie właśnie. Ale to jakiś konflikt, czy raczej pojedynek czysto sportowy? Ja mam same konflikty, także, no także wiesz... Pojedynek czysto sportowy to może być w Fenie albo w KSW, a tutaj muszą być pojedynki freakowe i to musi być nasycone jakimś konfliktem. Nie? A właśnie to jest panu fajnie, że pan jednak daje te naprawdę show lepsze niż nie jeden freak. W sensie show no, może ciut brutalne, nie takie kreatywne jak Pasud na przykład, ale to jest okej show. No bo chyba po to są freaki, to musi być show, muszą być emocje, tak? Mówię od sportu, to są sportowe federacje i te gale się ogląda dla poziomu sportowego, a tutaj poziom jest freakowy i tu musi być coś dodatkowe, dodatkowe smaczki, dodatkowe emocje i tak dalej. Od tego są właśnie freaki i po prostu mi za to płacą niemałe pieniądze. A ja po prostu pracuję na swoją garze. Okej, okay, no ale no to poza panem Jackiem, to do którego konfliktu panu najbliżej, żeby go wyjaśnić? No bo nawet ostatnio Grzesiek Helby, byłam na gali Hybrid i on tam mówił, że jak pokaże pan coś w swoich walkach, to wtedy może się zmieszyć. Nie wiesz, Helby fajny chłopak, ja mu kibicuję i tak dalej, także ostatnio fajnie się pokazał na tym prime, no pokonał Dawida Ambro, w ogóle ta walka dwóch na dwóch mi się podobała, także ja mu kibicuję, niech się rozwinie, może kiedyś dostanie szansę walki z Pawłem Żwakiem. Na razie to jest, ja mu to powiedziałem wprost, że jest jeszcze za mały i tak dalej. To nie chodzi o poziom sportowy, tylko kto kim jest. Ja już jakąś swoją pozycję mam w świecie freaków i tak dalej. Także z całym szacunkiem do Hellboya, nic mu nie ujmując, bo potencjał ma, no ale na walkę ze mną to jeszcze trochę za wcześnie. W przyszłości tego nie wykluczam. Okej. Okay. No to już tak kończąc ogólnie, jak pan widzi wszystko, w sensie całą teraz tą przyszłość freaków? No bo teraz trochę Prime gdzieś tam się mówiło, nawet widziałam pana spina z szalonym i tak dalej odnośnie tej sprzedaży Prime'u. No tutaj gdzieś tam wypowiada, wiesz, na tematy, gdzie do końca nie ma pojęcia, no to chyba właściciele powinni się wypowiadać, czy są zadowoleni ze sprzedaży czy nie, a nie szalone reporty. No sprzedaż z tego co ja wiem nie była jakaś super, ale nie była na tyle zła, żeby coś dramatyzować, żeby to zagroziło istnieniu organizacji i tak dalej. Nie zapominajmy, że Prime robił galę pierwszy po Pandora Gate i na pewno gorsza sprzedaż niż normalnie była pokłosiem jakiejś tej afery i tak dalej, bo wielu rodziców dzieciom po prostu ucięło dostęp do rozrywki, gdzie się okazało, że niektórzy idole ich pociech to są zamieszani w różne sprawy pedofilskie i tak dalej. I także wiecie, no tak samo jak sprzedaż Prime'u nie była super, to sprzedaż Cloudu z tego co słyszę też nie była super, także wiecie, no. Na pewno Prime nie poniósł jakichś gigantycznych strat, na pewno będą kolejne gale i tyle, wiadomo, raz jest sprzedaż lepsza, raz jest gorsza, ale czemu to ma oceniać osoba, która nie ma ani dostępu do dokładnych danych, która była gościem na tej gali, tylko niech on się wypowiada na temat gali, jak mu się podobała, niech to sobie krytykuje, bo ma do tego prawo, ale niech nie mówi, niech wypowiada się za właścicieli, za organizatorów, czy oni są zadowoleni ze sprzedaży, czy nie. No w sumie ja byłam przy tym telefonie, jak on dzwonił do jednego właścicieli i rzeczywiście nie było tam konkretnej liczby podanej, tylko było to, że no jesteśmy zadowoleni. A, więc... No takie było zdanie właścicieli i włodarzy, że są umiarkowanie zadowoleni. No. Jak na ten ciężki okres mogło to się skończyć dużo, dużo gorzej. Ale ogólnie myśli pan, że na przykład Fame teraz sobie poradzi, no bo no właśnie to będzie pierwsza gala po Pandorze, no jeszcze teraz ostatnio nie, Cloud i wydaje mi się, że właśnie... W wieczoru już jest ogłoszony Wardęga, który sam ze swojej społeczności jest w stanie sprzedać 50-60 tysięcy pay-per-view, także wiecie, to Fame to jest inna liga, to jest dla tych dzieciaków jak religia, także to naprawdę Fame nie zginie, Fame sobie poradzi, nie? Także inni to mogą tylko im pozazdrościć dobrej sprzedaży. Nie? No a co z Cloudem? Bo właśnie mówię, przez to, no właśnie byłam na tym hybridzie, nie? I ktoś tam pisał, że po tym, co się stało ostatnio z Cloudem, to na pewno pay-per-view już nie kupię na waszą galę. W sensie, że już to, co się dzieje w Cloudzie, przyniosło się też na inne federacje. I właśnie pytanie, czy jeszcze widzowie dadzą się o Cloud 3? Wszyscy wiedzą, że Fame i Prime MMA współpracuje ze sprawdzoną platformą, którą jest Stream Online i to gwarantuje, że tak powiem, bezpieczny dostęp do pay-per-view i to, że nie ma problemów. Cloud dotychczas współpracowało z inną firmą i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No, tak.
Także ich zabezpieczenie od pay-per-view zależy od tego, czy z jaką firmą będą współpracować. Nie? No właśnie tutaj jest też jakaś koniec zgody, no bo gdzieś tam Claude mówił, że już zaczynają współpracę ze Simon Lai, Simon Lai mówi, że jeszcze są dopiero rozmowy. No, dziwię się, że Federacja Claude MMA ogłosiła współpracę, której jeszcze nie podpisała. No to tak jak Bogdel powiedział w aferkach, no to sami sobie strzelili w stopę, bo już się postawili w bardzo złym świetle i punkcie negocjacyjnym, nie? No bo nie ogłasza się czegoś, co nie jest podpisane. No tak. Teraz już tylko albo dobrze zapłacą, albo bawcie się dalej. No nie wiem, no ja to wnikam, to ich sprawa. No wiesz, bo ja po prostu nie chcę się wypowiadać na temat Federacji Cloud, tylko po prostu zadajesz mi jakieś pytania, no to ci odpowiadam. No i z tego, co widzę, to w Polsce na tą chwilę jest jedna firma, która potrafi zapewnić bezpieczne pay-per-view, bo ani Fame, ani my nie mamy z tym problemów, no a Cloud, odkąd współpracuje z inną firmą, te problemy ma. Okej. Okay. To na koniec zadam jeszcze jedno pytanie, ale tylko pokrótce, bo to też widzowie się gdzieś tam... No. Wiem, że pan nie chce za bardzo o tym mówić, dlatego tylko krótko. Czy jest szansa, że Denis przejdzie z Cloudu do Prime'u? Nie wiem, wiesz, no kurczę, na razie ma kontrakt tam, czyli nie ma szansy, jeśli nie byłoby kontraktu. Federacja Prime akurat szanuje kontrakty z innymi organizacjami i jeśli kiedyś byłby wolnym zawodnikiem, to ja nie mówię nie. No, tym bardziej, że Kas już jednak gdzieś tam ten ich stary konflikt, może w boksie w dużych rękawicach miałby rację bytu. No, to by było fajnie, sam chętnie obejrzał taki pojedynek boks w dużych rękawicach. No, a właśnie, ale Kas już będzie na tym Prime i tak jeszcze ten, no bo pewnie no, gdzieś tam pan się z nim przycina i tak dalej. No, a teraz chyba trochę ciężko pewnie mu jest na razie po tej przegranej z Tyburskim. Nie, no widzę, że już się pozbierał, widzę, że już ma teraz w grudniu jakąś walkę tam gdzieś tam stoczyć, sportową. Także widzę, że jego ambicja sportowa jest podrażniona. No niestety troszeczkę się dla Kasiusza to było takie, wiesz, konfrontacja z brutalną rzeczywistością. Zobaczył dwa razy, że walki w boksie w małych rękawicach to jest zupełnie co innego. Jednak jego styl nie jest przeznaczony do małych rękawic, bo wiesz, w dużych rękawicach Kasiusz ma styl, że przyjmuje na gardę i kontruje. A w małych rękawicach ta garda już nie jest taka szczelna i te ciosy przechodzą, więc to jest przyczyna tak naprawdę tych jego porażek według mnie. A to powiedzmy sobie, bo w sumie, nie wiem, to pójdzie ten, na Fejmie będzie ogłoszony czy nie? Kasiusz? Tak. No, a skąd taki pomysł, że Kasiusz będzie ogłoszony na Fejmie? No skoro w grudniu i tak dalej, dlatego pytam, czego ogłoszą dzisiaj, no bo mówię, to pójdzie. Czy walkę sportową. A okej, okay. No, ale może sportową ja na... Szczegółów, ja wiem, gdzie on będzie walczył i tak dalej, to zostawiam to Kasiuszowi, powiedział mi to prywatnie, także nie jestem, że tak powiem, zobligowany do tego, żeby to ujawniać publicznie. Natomiast ja nic nie wiem, żeby to było Fejm i mogę to, myślę, że jego dzisiejszy angaż w Fejmie mogę śmiało zdementować. Okej, nie, właśnie pytam, bo mówię, dlatego puścimy to jutro, więc myślałam, że może dzisiaj go ogłoszą i dlatego chciałam to poruszyć. Nie ogłoszą Kasiusza na pewno. Wow, no to tym bardziej jestem trochę... Ja nic przeciwko temu nie mam, nawet może bym chciał, żeby Kasiusz zawalczył na Fejmie, no ale akurat wiedziałbym, nie? No to by był fajny gdzieś tam powrót do korzeni mimo wszystko, jak się chłopaki dogadali, no to czemu nie? No jasne, no. Ja nic nie mam przeciwko temu. Każdy się może dogadać. No, nawet może kiedyś pan z kim? Jackiem Murańskim. Nie, raczej nie chcę z nim gadać, nie. Ja już tego tylko tłucę. Także panie Jacku, będzie pan tłuczony. No, tak jest. Dobra, panie Pawle, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo za wywiad. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, piąteczka, hej.